Kasper, ty sam jedziesz? Chyba chcesz to czy nie? A gdzie mama? Dobrze. Ja też mam na także kanarki. Ja i się. Tą słynną starą Giorkówką w kierunku Częstochowy i dalej do przejścia granicznego w Cieszynie. Tam przekraczamy granicę pomiędzy Polską a Czechami. Już później dalej przejdzie? Droga prowadzić będzie przez Republikę Czeską, Austrię do Włoch. Jutro rano, jeżeli wszystko będzie przebiegało planowo, powinniśmy być w Wenecji. I w programie mamy jutro zwiedzanie Wenecji Padwy, a mieszkamy pierwszy nocleg mamy w Monselicze pod Padwą. Także tak na pewno. Ma w twarzy tablicę rejestracyjną. To w ramach premii. Wrzuć ją. Narzucane przez epidemię czumy, były tutaj plagi czumarów. Jeżeli wreszcie dylematu się pozbyć, postanowiono ten teren zalać i w ten sposób powstaje ten właśnie sztuczny zbiornik retencyjny, przez który przejeżdżamy. Telefon na nos jest. Mówiłam wam, że tutaj odprawa pomiędzy Czechami a Austrią odbywa się w dwóch etapach. Najpierw Czesi, później Austriacy. Po środku taki wielki strumyk, sprawiając wrażenie, jakby go w zasadzie w ogóle nie było. A w porze deszczowej, czy też w czasie topnienia śniegu na wiosnę, te koryta są w pełni wypełnione wodą. Ale wyjaśnię do końca zjawisko później. Roślinność się zmienia, jak zapewne zauważyliście, nie ma tutaj lasów takich typowych. Drzewa takie pojedyncze, jak tutaj widzimy, to one sobie tak rosną na dziko, natomiast jeśli chodzi o lasy, to lasów właściwie we Włoszech tak bardzo nie ma. Są lasy takie sadzone pod drzewie, jak widzieliście. Jak jakieś większe grupy drzew, to są po prostu sadzone. Bo nikt nie wpuści w żadnym kościele włoskim osoby, która ma odkryte ramiona albo też krótkie spodenki. Za kolana muszą być spodenki, tak. A panowie niestety muszą mieć długie spodnie. Także jeżeli panowie... Ale sypiasta ta woda? Śmierdzi go. Ta.
cała Gerowardu. Stara, tort, to nieba. Matka, ziemia i przygoda z Tak? Chłopak, myśmy tak płynęli. Pamiętasz? Na kręcie, na Amatę. Pamiętam, ale nie takim sam. Pani mnie Ania wołała. Moi drodzy,
widocznie, to może dużo powiedziane, ale nazwijmy tak te miejsca. Jest to winnie ustanę w tym galerii. A ponadto, no to jest ani ze schody, ale nie tylko to, w każdej odnośnie ten schody. Wiesz to, Kuba, nie idź o to, to jesteś za to odpowiedzialny. Trzymaj to. No ustawcie się ładnie. Ciągle to zdjęcie. Jak oni wchodzą? Wiecie, na unę, na Europa Mundo. Ja bym wyszła z to. Ale jak się nie mówię,
wszyscy? Teraz bardzo proszę o uwagę. To jest plac świętego Marka. Prokuratorium Beknie, prokuratorium Nowe. Halo! Wyżej kwadryga, jeszcze wyżej święci, wszystko wyżej świętych i aniołów. Jeżeli chodzi o kwadrygę, to jest to kwadryga, która jest w największym muzeum bazyliki. Z tego powodu, że na kolory, które ma w Wenecji, to są prawie nie pochadzą, można zrobić kwadrygę. Ta kwadryga znajdowała się od zaczęła się na Luzy, w Paryżu przed Luzem. Kiedy rządy Napoleona Bonaparte upadają, wtedy kwadryga była na Wenecji, ale Wenecjanie It's a beautiful English. Tu masz maski. O, te masz, Dorota. Kogo nie opieraj się, bo to się może wrócić. Wyjdźcie te sprajty stąd, a ja zapłacę. Thank you.
Yeah, yeah. Don't be guys in this area. Czyli most Rialto. Most ten powstał w miejsce istniejącego wcześniej mostu drewnianego, a ten zerunął w 1415 roku w Wenecji. Miało miejsce wesele księży Ferrari. Ludność po prostu chciała zobaczyć, jak to zaślubie wyglądają. Zebrała się na wczesnego drewnianego wygrał ten konkurs, człowiek rędowy nazywał się Rialto. Stąd też nazwa mostu, most Rialto. Za chwilę wejdziemy na most. Zobaczcie, że to dzisiaj jest to taki element handlowy. Rzeczywiście są stragany, sklepy jubilerskie. A pod mostem Rialto przebiega ten największy trakt wodny Wenecji, czyli Canale Grande, ten wielki kanał Wenecji. Dobrze, idziemy. Thank you.
wracając do budynków, jak powiedziałam, mają okietnice albo mają żaluzje. I co zobaczycie, w hotelach, w których będziemy mieszkać, nie stosuje się tutaj u nas dywanów czy też posadzek z drewna. Właśnie ze względu na klimat. Nikt nie wytrzymałby tutaj w budynku, w mieszkaniu, w którym zastosowano by jako materiał wykończeniowy drzewo i jeszcze położono na to dywany. Tutaj wyposażenie jest zupełnie odmienne od tego, z którym spotykamy się w naszych domach, czy w ogóle w hotelach w Polsce. Stosuje się tutaj przede wszystkim kamień. Na posadzkach zobaczycie przede wszystkim marmury albo posadzki kamienne. Coś ty zrobił, przemianę ręki ma. To jest kościół świętej Justyny na lewo. Teraz bardzo ładnie widać te kopuły. O, palma! Biła! Tak, to nie tak było. A przed nami Prato de la Valle. No i teraz jeszcze jeden element życia włoskiego, o którym w ogóle jeszcze nie wspominałam. Być może słyszeliście, jeszcze Włoszech nie mówiliśmy, stąd też nie mówiłam, że Włosi w porze południowej mają przerwy. Trwa ona mniej więcej od godziny 13 do 16:17. Jest tak zwana siesta. Wtedy wszystko jest pozamykane. Funkcjonują jedynie pojedyncze bary, restauracje, a ja bym wszystko zrobił. Oto to jest sławny No i mamy po kolei stronie już właśnie wspomniane wcześniej postacie tych świetnych, znakomitych studentów, którzy różnych narodowości, oczywiście, którzy tutaj pobierali na Uniwersytecie Polskim swoje nauki. Gdzie ten mój mały Zbysia? Chodź, Zbysiu. Misiu, czapki zdejmujemy. Mateusz. To ja. Czapki się zdejmuje. O, fajnie. Nie kręci. Ale płatne. I jak zrobimy, czy już teraz puścimy ich, czy... No myślę, że tak. Tak. Załóżmy projekt, który o 15.00 o 15.00. Kuba, Misio? Cześć, jaka jest?
Mały się nie przemieszczaj, bo... Stój. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Idziemy. Mr. Cab Driver, the picture boy.
będzie zaraz będzie pokaz mody na pewno, nie? Ale też tak. Mama, zamykałeś drzwi? Tak. Bardzo ładna, bardzo ładna. O, chodź, to przybliża, pokaż mi na przykład, przybliż mnie. Muszę tak ukać, odchodzić, że ci wiesz, on płakał za tobą, wiesz? Zrobię, to zrobi razem. Ej, interwencja, to będzie się spadnie ten aparat i będzie tragedia. Trzymaj go teraz. Nie zrób tego. Zamknęli. Po 10. Ksiądz, w takim okazie. Dobry, chętnie tu Rano jedzą jedną bułkę, jedną, dwie, popijają tą kawę, bułka z dżemem. My przewidzieliśmy wczoraj, że dzisiaj to śniadanie wezwane kontynentalne, typowe, włoskie. Dla niektórych może być mało, dlatego wczoraj wybrane. Nie mówiłam wam jeszcze, że Włosi... Tak, przejeżdżamy właśnie. W tej chwili przejeżdżamy przez Pad, przez tą najdłuższą rzekę włoską, 657 km długości, przypominam. A ujście tej rzeki obejmuje powierzchnię 600 km kwadratowych i zwykło się mówić, że tak obliczono, że Pad żywi 1/15 społeczności włoskiej. Także jest to znacząca ilość. Później, kiedy będziemy wracać, jeszcze sobie powiemy o różnych ptakach, które tutaj występują w delcie Padu, ale też nie są tu mile widziani. Czyli ten podział nie jest tak do końca symboliczny. Może... Ponieważ to miasto leży tak jakby teraz przejeżdżamy przez Arno, główną rzekę Florencji. I to miasto właśnie leży tak jakby w dolinie kwiatu, znaczy w dole kwiatu. A te wszystkie wzgórza to tak jakby płatki otaczające ten kwiat. I na dnie kwiatu jakby ono się rozłożyło przy tej właśnie rzece. Stąd jest właśnie... Mogę pokamerować. Miasto, które jest siedzibą artystów, jest siedzibą malarzy, poetów. Uchodzi za takie miasto inteligencji. By się coś szykowało? Szykuje czy było? Nie wiem, tutaj ten plac on był tego, a to coś chyba teraz robił. Czy było? Czy impreza była? Tutaj ja pamiętam, jak 2 lata temu byłem, to już tak też widziałem. Plot z takim orzeźbionym i kula w środku była. Teraz coś szykują. Ale z jakiej okazji? Nie wiem, nie wiem. Zapytamy przewodnik, ona będzie wiedzieć. Tutaj są pochowani najmniejsi Włosi.
tak jak naszej kaplice babelskiej, ale nie inne kaplice. Które nie ci głosi. Kościół mam szponę 700 lat. Tylko ta fasada marmurowa, zobaczcie, to jest marmur, to jest ważne zresztą, tak istniejące przyrody. Biały z Kadary, zielony z miejscowości Prawda, tutaj pod Florencją, tak istnieją w przyrodzie, w takim kolorze, zielony, ciemnozielony. I różowy, taki bladoróżowy kolor. To są wszystko marmury z tego regionu, z Toskanii, a Florencja jest stolicą Toskanii. Te różowe marmury są spod Sieny. Białe z Kadary, zielone z Prawda, różowe z Sieneńskiej. Nie wiem, czy macie w programie również Sienę. Nie, nie ma problemu. Jest piękne miasto na południu Toskanii, ale wiecie co? Siena i Florencja się nienawidzą. To są dwa piękne miasta, ale strasznie żyją w wojnie od w ogóle od lat. Między innymi dlatego, to Siena tak strasznie Florencji nie lubi. Gdyby się teraz pojechali do Sieny, to bardzo by wam źle mówili o Florencji. Dlatego, że Florencja przywoziła te marmury w środę spod Sieny, nigdy za nie nie płacąc. To jeden z powodów, dla których Florencja tak się zmieniła. Co, że prawdy te marmury? Po prostu to był rabunek. Nie zapłaciła do dzisiaj. Marmury są, jak mówiliśmy, z ubiegłego wieku. Zobaczcie, ten zielony marmur, on się kruszy bardzo łatwo. Sam się odłupuje, bo jest wrażliwy na zanieczyszczenie środowiska, ten zielony. Biały jest najbardziej taki trwały, najbardziej wolny. Fasada z ubiegłego wieku, a tutaj jest dużo hałasu, bo rozmontowują dzisiaj trybuny, bo posłuchajcie, tutaj normalnie jest piękny, duży plac przed kościołem. Też plac się nazywa Santa Croce, podobnie jak kościół. A wczoraj, właśnie wczoraj, był końcowy rok, wieczny. To jest co roku 24 czerwca, czyli właśnie wczoraj. Na świętego Jana, bo święty Jan Chrzciciel jest patronem Florencji. I teraz posłuchajcie, Florencja ma cztery drużyny, znaczy miasto ma cztery dzielnice i każda ma swoją własną drużynę. W każdej drużynie jest inny kolor, inny sztandar. Tu na przykład są błękitni Santa Croce. Czytałem. Mają niebieską koszulkę. Tam są biali, czerwoni i zieloni. Cztery kolory, cztery drużyny. Wcześniej mają eliminację, a 24 czerwca co roku jest końcowy mecz finałowy. To nie jest dzisiejszy futbol. To jest taka piłka specjalna, bardzo owalna. 27 zawodników w każdej drużynie. To jest za przedłużeniem takie mordobicie, tak się strasznie biją, że tutaj czekają karetki pogotowia na zebranie rady. Tak jak amerykański rady, stąd się Amerykanie właśnie wzorowali. Świetnie wyników. Końcowy rezultat może być taki, na przykład wygrali biali nad zielonymi 22 piłki i pół na 18 piłek i pół. Zupełnie inna gra niż dzisiejszy właśnie futbol. Ten piach, który jest, to jest specjalnie do tego przywożony, tak? Tak, oni tak przywożą tutaj tony piasku i grają na tym piasku aż do końca. Trafili się zebrać, zbierają już to wszystko i rozmontowują. A tutaj jeszcze ja dwa lata temu jak byłem, to stoi taka chyba biała rzeźba z taką, taką jakby okrągła T, jest coś takiego. I tej rzeźby, tą wyborną, tą rzeźbę? Nie, to rzeźba była tylko na jakiś krótki czas, ona była tylko na miesiąc. To była taka wystawa jednego rzeźbiarza, i to zabrali po miesiącu. A normalnie gdyby coś było na placu, to wolnych to zabierają, bo plac musi być wolny na mecz. I to jest między dzielnicami miasta. Zobaczcie, tutaj szaleją, to jest histeria kolektywna. Jeśli mąż i żona pochodzili z dwóch różnych dzielnic, tego dnia się do siebie nie odzywają. Wtedy każdy jest kibicem dla swojej drużyny, gdzie się urodził. A teraz zobaczcie tam na kolumnach, jakie odbawione są kolumny na dole. Prawda? Widać też. I te obrazy mają takie łatki przyklejane, bo one wpadły wszystkie w to błoto. To wszystko było zalane. Obrazy się też podklejały i do dzisiaj jeszcze są konsekwencje tego. Odklejają się normalnie te pierwsze warstwy. A tutaj Włosi tak prędko przyklejają taki papierek japoński. Widocznie tak jak tam jest oddzielone, tak samo i tu, przepraszam. A później wszystkie obrazy konserwować. Ja tu już dzisiaj mówię pasem. Dzisiaj się odsuwa konsekwencje. 1936 rok. Po prostu to była tragedia. Tak jak u nas się w Polsce mówi przed wojną i po wojnie, w Florencji się mówi przed powodzią i po powodzi. Strasznie dużo tej wagi. No, jeszcze nie czuję. Pani była we Florencji wtedy. Czapki z budki zimuje. W 1396. Ten sam, co wyrzeźbił figurę świętego Piotra.
w Watykanie, tak? Zgadza się. Arnold w Watykanie. On siedzi tam, tak, i święty Piotr na tym i się z sobą całuje. To ten, tak? Tak, tak, tak. Arnold w Watykanie był rzeźbiarzem i jednocześnie był też architektem. Tak, 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 tak. To on zbudował ten kościół. Arnold w Watykanie. Zgadza się. Kościół, posłuchajcie, 1296 roku. To jest gotyk. Znaczy może kościół był gotycki, bo to się strzelica, dłuższy jest też ten wież. Smukłe kolumny, prawda? Smukłe okna, takie bardzo ostre łuki, witraże. Ale zobaczcie, bo to jest kościół franciszkański i tutaj zdejmują często pajęczyny. Po tym balkonie dookoła. Tutaj są franciszkanie od świętego Franciszka z Asyżu. Macie w programie Asyż? Mamy. To jest miejsce, gdzie się urodził wielki święty Franciszek, prawda? Założyciel zakonu żebraczego franciszkanów. A pytacie, co oni ślubują, franciszkanie? Czystość, posłuszeństwo i ubóstwo. I mają takie węzły do dzisiaj na sznurach, które to symbolizują. Czystość, posłuszeństwo i ubóstwo. Ludzie wierzyli, że być pochowanym w tych kościołach zakonów żebraczy, szczególnie franciszkanie, również dominikanie, to była gwarancja pójścia do nieba. I pisali w testamencie, ja byłem grzesznikiem, mam wiele grzechów na sumieniu, mea culpa, byłem nieuczciwy na przykład. Pożyczałem pieniądze na wysokie procenty, często byli to kupcy, handlarze. I prosili, żeby później po śmierci po nich deptać. Po śmierci podeptajcie moją głupotę, podeptajcie moją próżność. Czyli zmarły sobie tego życzył. Zobaczcie, stoimy na grobie takiego jakiegoś kupca, który był nieuczciwy. I on tego sam chciał, żeby po nich pochodzić. Na odkupienie grzechu. Żeby nie mieć skrupułów, możemy deptać. Zresztą po każdym z nas można by było tak. Każdy jakieś grzechy na sumieniu ma. Aż do czasów Napoleona było tutaj 800 grobów tego typu. Do czasów Napoleona. Dopiero w 1804 roku właśnie Napoleon na tarte dla plaza uchowania zmarły w piwnicy. I tu jego ciało leży, tak? Tu jest jego ciało. On pracował we Florencji, później w Rzymie. We Florencji i w Rzymie. Zmarł w Rzymie, mając 89 lat. Ale rodzina będąca tutaj we Florencji wykradł odosobnie jego ciało i tu został przywieziony nocą. Na takim wozie, gdzie były tam warzywa, owoce, było mięso, pod spodem w takim worku było ciało zmarłego Michała. A przyjechał do Florencji i tu jednak został pochowany. A ten grób zrobił dla niego właśnie Vasari. Vasari go dobrze znał, i tam na górze, po pierwsze, to jest właśnie Michał Anioł, tak wygląda. A te trzy kobiety, które tam siedzą, wyrzeźbione z marmuru, to są trzy muzy, które przyświecały Michałowi Aniołowi. Ta pierwsza po lewej rzeźba. Bo on był głównie rzeźbiarzem. Ta środkowa, malarstwo, Michał Anioł też malował, z tym, że on nie lubił malować. Nie lubił, uważał, że nie potrafi. Oczywiście zrobił absolutne arcydzieło w kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie. Papież go długo namawiał, a Michał Anioł nie chciał malować, bo go to strasznie nudziło. To jest trudna praca, na mokrym tynku się maluje. Prędko, prędko na mokro, a fresko to znaczy na mokro. Maluje się na mokrej ścianie i kolory wtedy penetrują w tą mokrą ścianę i razem wysychają. Jak to już wyschnie razem wszystko, to jest bardzo trwałe. Ale jest maluje się prędko na mokro. Nad tym grobem, prawda? To jest właśnie fresk. To jest właśnie fresk nad grobem Michał Anioł. On nie lubił malować. Oczywiście zrobił absolutne arcydzieło w Sykstyńskiej w Rzymie, ale podpisał się, może zobaczycie, w rogu się podpisał Michał Anioł rzeźbiarz. Bo on się uważał zawsze za rzeźbiarza. Więc ta świętkowa tej rzeźba, tam ta ostatnia w głębi architektura. Więc rzeźba, malarstwo, architektura. Trzy muzy Michał Anioł. Jedno wystarczy, tak, jedno miejsce, to szkoda, może teraz wyprzytykać całą. Z kolei Dominik Guzman, to był wielki, wykształcony człowiek, wielki teolog, on właśnie znał doskonale Pismo Święte i Dominikanie, takie święty, nauczali, mieli właśnie funkcję kaznodziejską, czyli nauczanie. Do dzisiaj we Włoszech najwięksi nauczyciele religii, teologowie to są Dominikanie zawsze. Franciszkanie pomagają ludziom, czyli serce, a tam raczej intelekt, prawda, Dominikanie.
nazywanych zawsze profesorami kościoła. Święty Tomasz z Akwinu też był dominikaninem. Na jego tezach się opiera cały nasz katechizm, prawda? Święty Tomasz z Akwinu też na biało i czarno. Czyli tu są Franciszkanie, a tam po drugiej stronie miasta Dominika. Dwa zakony bliźniaki. Tu są nasi Polacy, właśnie to co mówiliśmy. Zamożni bardzo Polacy. Ten wieczy to jest Michał Bogowia Skotnicki, właśnie wojewoda sandomierski. Tutaj jest pochowanie. No właśnie, bogaty był. Michał Kleofas Kozielski Ogiński, ten od właśnie od Poloneza w żegnaniu ojczycy. Czyli pierwszy Michał Kleofas Kozielski, a drugi ten Ogiński, kompozytor i muzyk. Tu są dwa kolaczki, to jest to klasie. W tej małej kapliczce jest musza. Zobaczcie teraz, jakie piękne pakrosze. Może ktoś z was słyszał o tej legendzie? O pani powie? Tak, to jest ta legenda długa, taka, która łączyła Stary Testament z Nowym Testamentem. Pani opowie. Tak, więc posłuchajcie. Według tej legendy Pan Jezus umiera na krzyżu, który to krzyż był zrobiony z drewna, za drzewa, które kiedyś wyrosło na grobie Adama. To znaczy, uwaga, Adam, Stary Testament. Pierwszy nieposłuszny człowiek wypędzony z raju. Tam, gdzie umrze Adam, na jego grobie wyrośnie drzewko małe, które się później rozrośnie, będzie wielkim drzewem, z tego drzewa, z tego drewna, będzie zrobiony krzyż, na którym to krzyż to również przygoda, bo w 4000 lat prawie, 4000 lat później, umrze Pan Jezus. Czyli ta legenda łączy Stary Testament Adama z Nowym Testamentem z Panem Jezusem. 4000 lat połączonych. Jest to legenda raczej mało prawdopodobna, ale jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o symbole. Jak zobaczycie takie obrazki, posłuchajcie, takie nie są w brewiadzie, w młodych technikach, taki obrazek. Pan Jezus na krzyżu ukrzyżowany, a pod krzyżem leży trupia czaszka. No to jest czaszka Adama. I jak krew Pana Jezusa spływa krwią pionowo na tą czaszkę pod krzyżem, to znaczy, że Pan Jezus umiera za nasze grzechy. To jest ten symbol. Odkupia swoją śmiercią grzech pierworodny, czyli Pan Jezus umiera za nasze grzechy. Takie obrazki, gdybyście znaleźli w brewiadzie u babci na przykład, czyli starszej ciotki, takie święte obrazki, to jest ciekawostka, dla kolekcjonerów, kosztują bardzo drogo. Znaczy, to są cenne bardzo rzeczy. Gdybyście znaleźli taki obrazek, to możecie na ciebie w górę skarbie na przykład. To można sprzedać całkiem nieźle. Gdyż taki jeden obrazek kosztuje 150 euro. Da Vinci, ale nie jest tutaj pochowany. Leonardo, wielki Leonardo da Vinci jest we Francji. To nawet nie jest cenotaf, czyli grób pusty. Tak jak w wypadku Dantego Alighieri. Największy poeta to jest jego grób pusty, bo ciało jest w Raweniu. To jest tylko tablica pamiątkowa. Bo Leonardo jest we Francji, w zamku nad Loarą, w Amboise. Tam naprawdę jest jego ciało. A on wyjechał z Florencji bardzo prędko i już nie wrócił. Miał problemy z rządzącą we Florencji rodziną de Medici. Bo de Medici, Medyceusze, pomagali bardzo artystom. Płacili doskonale rzeźbiarzom, malarzom. Będzie się interesował siłą grawitacji, przyciągania i zważy na przykład powietrze też. Stwierdzi, że powietrze ma swój własny ciężar gatunkowy. A dopiero po 50, nigdy nie jest za późno, teleskopem zacznie obserwować ruchy planet niebieskich. I potwierdzi, że nasz Kopernik miał rację. Kopernik, 100 lat wcześniej, miał taką intuicję, że to Ziemia się kręci dookoła Słońca. My krążymy dookoła Słońca. Czyli Ziemia jest częścią, jesteśmy układem, częścią Układu Słonecznego. Słońce jest... Wow.
Tak. Posłuchajcie, od ulicy tutaj, od ulicy, do tego balkonu na kopułę Brunelleskiego, gdzie są ludzie. Ten balkon, na przykład czerwony kolor, mamy 102 metry wysokości. 102 metry. Ile waszym zdaniem ma ta dzwonnica dziotka? 130. 104. 200? Nie. Ma mniej. Mniej ma. Mniej ma niż kopuła. 204, nie. Tam to ile ma? 103. Piękniejszą. I wiecie co? Mieszkańcy miasta się sami zmobilizowali na tą katedrę, bo już były na to przeznaczone wielkie pieniądze na tą katedrę. Ale uwaga, mieszkańcy miasta się sami opodatkowali. Sami wymyślili specjalny podatek. Za każde bluźnierstwo, za każde przekleństwo, za każde brzydkie słowo płaciło się podatek na zbudowanie katedry. Nieźle tu przeklinali, ale u nas też by się przydało, przy budce z piwem, też by się przydało, taka puszka, nie? Podatek, ale bez budowania kościołów wtedy prosto, prawda? No właśnie. No nie, nie, no. Posłuchajcie, sekundę, posłuchajcie. Nie wolny czas.